Witaj, tutaj Aga. Aga Yoga. Chciałbym dzisiaj pokazać Tobie dziennik jogi. Jest to moje najnowsze dziecko, najnowszy produkt, który stworzyłam, dlatego że sama potrzebuję takiego dziennika. Od wielu lat, kiedy już praktykuję jogę, praktykuję ją bardzo długiego czasu, a od wielu lat też zapisuję sobie w dzienniku, czy w jakimś zeszycie, wszystkie moje spostrzeżenia, notatki, plany, cele, motywacje, co jest bardzo związane z praktyką, z tym, co robię na co dzień w mojej praktyce codziennej jogi kundalini, ale nie tylko. Brakowało mi takiego zeszytu i stwierdziłam, że stworzę coś takiego dla siebie i właśnie dla Was. Nazwałam to dziennik jogi. I chciałabym dzisiaj pokazać, jak ten dziennik, jak z niego korzystać. Więc przede wszystkim nie ma tu jakichś skomplikowanych rzeczy, dlatego że w tym dzienniku jest dużo przestrzeni na to, żeby pisać. Jedyna rzecz, którą tutaj Wam zasugerowałam, to żeby sobie zapisać datę, dlatego że ten dziennik nie jest datowany, także możesz go korzystać z każdego dnia, ale możesz też z niego po prostu co jakiś czas. Jest też przestrzeń, żeby napisać sobie swoją praktykę, czyli co dzisiaj akurat praktykujesz, co się przyda nam, dlatego że w praktyce jogi kundalini bardzo często zapominamy, który to jest dzień praktyki, a my praktykujemy przez 40, a nawet czasami 120 dni, więc chcemy sobie to zapisywać. Również wiele z nas, na przykład ja mam kilka praktyk, nie tylko jedną kryję, ale też robię medytację, jeszcze inną medytację, jeszcze medytację Jupitera, więc cudownie jest sobie to wszystko zapisać. I też jest przestrzeń na to, żeby po prostu zrobić sobie notatki z naszej praktyki, ale nie tylko z praktyki, też z tego, co się dzieje w nas w poszczególnym dniu czy w poszczególnym okresie naszego życia. Czyli tak, jest data, dziś praktykuję i zapisujemy sobie co i też jak chcę się dzisiaj czuć. Oczywiście to nie jest tak, że ty musisz to zapisywać. Możesz ten dziennik wykorzystać do zapisania sobie na przykład swojego planu pracy na ten dzień albo listę zakupów czy celów do spełnienia. To, co chcesz, tak? To jest taki dziennik, który ma ci służyć tak, aby po prostu z niego korzystać. Na początku tego dziennika jest taka zakładka. Ja w tej zakładce dałam kilka inspiracji, które mogą ciebie zmotywować. Na przykład możesz zapisywać sobie dzień swojego cyklu, jeżeli jeszcze miesiączkujesz, lub dzień cyklu księżyca, czy to jest nów, czy to jest pełnia. Możesz sobie też zapisać afirmację, jaką konkretnego dnia chcesz powtarzać, albo na przykład, nie wiem, ja mam często tak, że mam afirmację na kilka dni, więc możesz sobie ją sama zapisać. Jest też inspiracja na to, żeby zapisywać, za co jesteśmy wdzięczni. Praktyka wdzięczności daje nam takie efekty, bo praktykując wdzięczność, zapisując, za co jesteśmy wdzięczni, już jesteśmy w tej energii przyciągania tego, co chcemy. Więc jak coś bardzo chcesz w swoim życiu osiągnąć, to zacznij już skupiać się na tym, co masz, za co jesteś wdzięczna w swoim życiu i automatycznie zaczniesz przyciągać jeszcze więcej. Co tu jeszcze mamy? Co chcesz zamanifestować? O właśnie, polecam też zapisywanie sobie swoich celów, manifestacji, bo to działa, naprawdę działa, szczególnie jak o tym mówisz na głos albo właśnie piszesz gdzieś na papierze. Co dziś odczuwasz? Co cię dziś zainspirowało? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, przeczytasz coś fajnego w książce, albo coś zobaczysz na Instagramie czasami, albo ktoś coś ci opowie, coś do ciebie przyjdzie, to możesz sobie właśnie zapisywać. Także mam nadzieję, że zainspiruję ciebie tym dziennikiem do zapisywania swoich takich myśli, notatek, celów, motywacji. I chciałam też zainspirować ciebie do tego, żeby zapisywać tutaj nie tylko te momenty, kiedy wszystko dzieje się cudownie, ale może też masz jakiś taki gorszy dzień i czujesz, że nie masz ochoty dzisiaj pisać, to możesz po prostu napisać. Dzisiaj dzień medytacji ten i ten. Praktykuję, kryję na nerki, medytację zimową. Nie mam ochoty dzisiaj nic pisać, nawet nie wiem, co mam pisać. Po prostu melduję, że kontynuuję moją praktykę. Więc tak też możecie to zrobić lub po prostu opuścić dzień, dlatego też nie są datowane i czasami jest tak, że nie mamy ochoty pisać, nic nie zaszkodzi. Ja powiem Wam, że dla mnie bardzo ważny w tym dzienniku był papier i mam nadzieję, że ten papier się Wam spodoba, bo jest cudowny, aksamitny, piękny. Ja piszę piórem, więc dla mnie to było bardzo ważne. Więc mam nadzieję, że też to tak dostrzeżecie i też docenicie ten papier, bo jest to jednak w świecie elektroniki, gdzie wszystko już dzieje się elektronicznie. Jeszcze chciałam, żebyśmy chociaż poczuli miękkość tego dziennika. Także zapraszam Ciebie do
praktyki z dziennikiem jogi. Czekam na Twoje opinie na temat tego dziennika. Czy co by się podoba, czy chciałabyś coś zmienić może na przyszłość? Zobaczymy. Do zobaczenia na wspólnych praktykach z dziennikiem jogi, z medytacjami, z jogą Kundalini. Satnam.